Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Tłuszcze to w ogóle jest, wiesz, temat osobny. Natomiast, tak jak powiedziałam, odpowiadają w bardzo dużym stopniu za ten balans hormonalny. Przede wszystkim też odżywiają nasze jelita, odżywiają mikrobiom kwasy tłuszczowe, więc one będą cała szalenie ważne dla całego ekosystemu żołądkowo-jelitowego. Będą miały wpływ na enzymy trawienne tak samo. I to, co mówisz, że dieta niskotłuszczowa swego czasu, tak samo dieta, w której zabieraliśmy sobie sól, bo nagle się zaczęło mówić, że sól jest zła, bo od soli można dostać zawału serca. I teraz żyjemy też w społeczeństwie, które jest niedoborowe w sól. A sól jest, niedobory soli to są, tak samo jak mówiłyśmy troszkę o tych objawach z organizmu, o tych pierwszych takich czerwonych lampkach, tego spadku nastroju, czy jakichś zmian w cerze, to niedobory soli na co dzień są bardzo powszechne i chociażby właśnie niedobory energii, jakiś brain fog, tak, czyli ta mgła mózgowa, która się pojawia, spadki koncentracji, one często wynikają z niedoborów soli. I na szczęście znowu zaczyna się to zmieniać, bo to jest tak, jak jest z trendami, wiadomo, tak? Pojawia się dieta niskotłuszczowa, wszyscy się boją tłuszczu. Najpierw wszyscy mówią, pij mleko, będziesz wielki, to wszyscy piją mleko, a później się okazuje, że nie pij mleka, bo będzie ci jeszcze gorzej i będziesz tracił ten wapń z kości, a nie go zyskiwał, tak? Także znowu trendy i trendy versus nauka. Oczywiście taki cukier z owoców, czy generalnie węglowodany, wszystkie makroelementy są nam potrzebne. Tylko znowu pytanie, w jakich proporcjach? Tak. A żyjemy w czasach, kiedy mamy dietę bardzo wysoko węglowodanową, ubogą w tłuszcze i często ubogą w białka. Też dieta zbyt wysokobiałkowa też jest niekorzystna, może bardzo obciążać nerki chociażby. Więc balans i to, co jest w danym momencie danej osobie potrzebne, bo to, co będzie potrzebne tobie, będzie mężczyźnie w wieku 40 lat, nie będzie służyło, tak? Więc pytanie, w jakim jesteśmy stanie zdrowotnym, w jakim jesteśmy wieku, jakie mamy potrzeby, jaki mamy wysiłek na co dzień, jaki mamy rodzaj pracy, czy jesteśmy niedoborowi w jakiś sposób. Także to wszystko musi być zindywidualizowane. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.